kosza Redeco. www.redeco.pl. Werdykt budził najwięcej wątpliwości, a to dlatego, że 27-letni pięściarz z Wrocławia był zdecydowanie lepszy od swojego bardziej utytułowanego rywala. 42-letni Mormek, były czempion federacji WBC i WBA w kategorii junior ciężkiej, walczył przed laty m.in. z Władimirem Kliczką. Porażka z Masterem była jego dopiero szóstą przegraną w karierze. W dorobku ma zdecydowanie więcej zwycięstw, bo aż 37. Mimo wieku to wciąż bokser, który może być groźny dla każdego. Masternak dobrze przygotował się do walki, jego trenerzy odrobili zadanie domowe, a nasz pięściarz porady szkoleniowców powinien odpowiednio zamienić w ringu i to się udało. Zdaniem wielu obserwatorów jego dominacja nie podlegała dyskusji. Przez większość pojedynku dyktował tempo walki i zasypywał Francuza dynamicznymi kombinacjami. Polak nad byłym mistrzem świata górował przede wszystkim kondycyjnie. Jedynie w czwartej i ósmej rundzie Mormek miał nieco więcej do powiedzenia. W końcówce walki Master wyprowadził kilka silnych ciosów, które mogły zakończyć pojedynek przed czasem, ale Francuz wykazał się sporą odpornością na trafienia wrocławianina. Ostatecznie dotrzymał do końca walki. Sam był chyba nieco zaskoczony werdyktem, jednak nawet ściany, które zwykle pomagają gospodarzom, tym razem nie okazały się aż na tyle pomocne. No może w jednej trzeciej. Masternak odniósł 34. zwycięstwo w zawodowej karierze. Wrocławianin ma też dwie porażki, m.in. w czerwcu z Jurim Kalęgą o tymczasowe mistrzostwo świata WBA. Polak dzięki triumfowi wraca do czołówki swojej kategorii. Przed pięściarzem na pewno kilka niezwykle istotnych walk za spore pieniądze. Zajmą się tym jego promotorzy z Sauerland Event. Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl.